czym się kieruję? To tak naprawdę trochę wizją, moją osobistą wizją przyszłości młodego pianisty, którego słucham. Wydaje mi się, że jest też ważne, chyba od tego trzeba zacząć, z jakim nastawieniem młodzi ludzie przystępują do konkursu. Jaki mają ogląd samego siebie przed konkursem i swoich profesorów, bo przecież wśród 80 kilku kandydatów jasną rzeczą jest, że nie wszyscy pretendują nawet do zagrania w koncercie finałowym. I ważne jest to, żeby właściwie każdy się powinien cieszyć, jeżeli już znalazł się w tej 80. Ponieważ dla jednych powinno być wielką radością dopuszczenie już do konkursu i z tego naprawdę powinni być szczęśliwi. Dla innych tym pułapem, jeżeli mają cały czas, powtarzam, dobry ogląd samego siebie i wiedzą, czego jeszcze im brakuje, jest na przykład zakwalifikowanie się do drugiego etapu czy do trzeciego etapu. A oczywiście jest grupa, pewnie nieliczna, którzy marzą o najwyższych laurach, już powiedzmy od tej szóstej nagrody do najwyższej. Ale również są tacy, i to już trwa od wielu konkursów, już na moim konkursie to zauważyłem, którzy przyjeżdżają po to, żeby ten konkurs po prostu wygrać. Że żadne szóste, piąte, czwarte, trzecie czy drugie miejsce nie jest satysfakcjonujące. Na moim konkursie Gary Golson zdecydowanie przyjechał, miał pełną świadomość tego, że jeżeli zajmie drugie czy trzecie miejsce, to już wskoczy jakby w inny krąg zainteresowań impresariów, będą inne sale koncertowe, będą inne orkiestry, inne kontrakty płytowe. Doświadczył tego choćby Kevin Kenner, który zajął drugie miejsce. I naprawdę nie widzę powodu, żeby w tamtym konkursie tamtego konkursu nie wygrał. A trafił też natychmiast w inny obszar muzyczny, a przez to gorszym przecież pianistą nie jest. Proszę zauważyć, że ci wielcy pianiści, którzy zajęli drugie miejsce, akurat w przypadku Kevina chyba tak nie było, chociażby Władimir Ashkenazy, czy ostatnio Trifonow, czy wiele takich przykładów jest Emanuel Ax, którzy po konkursie, który teoretycznie był wielkim sukcesem, drugie miejsce zająć się, jak Władimir Ashkenazy, pojechali do Brukseli, żeby wygrać jakiś konkurs. Emanuel Ax pojechał do Izraela i wygrał konkurs Rubinsteina. Więc ta pieczątka pierwszej nagrody była im potrzebna. Ale to byli rzeczywiście ludzie przygotowani do robienia już po prostu od razu po konkursie kariery. Mieli zapas repertuarowy, za sobą już konkursy. I wiedzieli, co to znaczy zajęcie drugiego, trzeciego miejsca. Więc mówię, nieliczna grupa, ale jest takich, którzy mogą marzyć i myśleć o zwycięstwie. Pozostali naprawdę powinni znaleźć radość w samym sobie. Czy to z uczestnictwa, czy to z zakwalifikowania się do pierwszego etapu, czy dalej. Niekoniecznie marząc o najwyższych laurach, bo nie też to nie jest najważniejsze w tym momencie. To zawsze są subiektywne, intuicyjne, myślę, że to jest bardzo, bardzo, bardzo ważna sprawa, ponieważ rzeczywiście paru rzeczy nie da się zmierzyć. Są to w jakimś sensie zawody, ale jednak nie zawody sportowe, nie da się tego zmierzyć i zważyć. Więc intuicja musi być tylko nie tycząca, myślę, aktualnego grania. Oczywiście oceniamy to, co w tej chwili słyszymy i takie są rezultaty, jak dzisiaj rezultaty, które oceniają dzisiejszy występ kandydata. Natomiast myślę, że też można i należy patrzeć w przyszłość i trochę wróżyć, co w jakim kierunku może pójść rozwój występującego młodego pianisty.
No bywały niejednokrotnie przypadki, że mówiło się, że jakaś nagroda jest na wyrost dana. Ale to no właśnie to była wizja jurorów przewidująca rozwój młodego artysty. Co jeszcze? No właśnie, no myślę, że to jest najważniejsze, żeby wyzbyć się słyszenia własnych przyzwyczajeń wykonawczych, tylko słuchać i to z dużą uwagą i z możliwie przychylnością interpretacji, które nie są naszymi własnymi wizjami, tylko przyjmować inne koncepcje, oczywiście w ramach tak zwanego dobrego gustu i stylu szopenowskiego, który jednak istnieje, a jest trudny do nazwania. Ja w każdym razie myślę, że pod tym względem jestem dobrym jurorem. No to też jest bardzo sprawa indywidualna, bo oczywiście jak łatwiej mnie znowu zrozumieć kogoś stremowanego, łatwiej jest mi zrozumieć dobór repertuaru uwarunkowany często, nie wiem, budową ręki, sprawnością techniczną. Wracając do układu repertuaru, dlaczego zaczyna od tego utworu, potem gra inne utwory, dlaczego tak, a nie inaczej, to też ujawnia się osobowość pianisty, więc też wiem, co jest przypadkiem właśnie związanym, nie wiem, z tremą czy z podjęciem za dużego ryzyka w brawurze jakiejś wykonawczej, co jest fałszywym dźwiękiem, który jest po prostu czystym przypadkiem, bo to się zdarza, to przyniosą komputery, a co jest po prostu, no, krótko mówiąc, nieumiejętnością, która... I to słychać. Fałszywy dźwięk od fałszywego dźwięku bardzo, bardzo, bardzo się różni. Ktoś opowiada mi pasjonującą historię, to ja, jeżeli to jest rzeczywiście pasjonująca historia, ktoś jest z przekonaniem tę historię opowiada, to przecież nie zwracamy uwagi na to, czy się pomyli, powie coś, nie wiem, nawet nie gramatycznie, czy nawet zacznie się jąkać. Nie, jak się zacznie jąkać, to mamy ochotę nawet pomóc mu, żeby przestał się jąkać, tylko mówił dalej, bo ciekawy jestem, jaki jest koniec tego całego opowiadania. Więc na tym graniu właśnie polega na opowiadaniu. Jak ktoś to robi z przekonaniem, to mówię, to niedociągnięcia techniczne o wiele są mniej rażące, niż ktoś opowiada, no, historia, a te historie są już napisane, znane. I mniej nas to ciekawi, a tu się jeszcze jakoś myli, coś jest nie tak, bo trema właśnie, no to już nie, to już jest mniej może zabawne. A jest to konkurs, no i niestety wtedy to trzeba no to już punktacja jest wtedy też odpowiednia. No, poruszamy się w kręgu Chopina przede wszystkim w tej chwili. To też łapię się na tym, że bardzo często pierwsze odczytanie utworu Chopina, jak pamiętam jeszcze z młodości, było tym odczytaniem najlepszym. Najbardziej świeżym, pełnym zachwytu, że w ogóle gram utwór, który marzyłem o tym, żeby grać. Wreszcie mogę to zagrać. Więc wtedy praca idzie błyskawicznie na pamięć, wtedy chce się ćwiczyć i jest to podejście, no właśnie tak jak mówię, pełne no, zachwytu, to jest najlepsze słowo. I wtedy ta praca jest i łatwa, i przyjemna, i daje rezultaty. Potem taki utwór za 20-30 lat grany wcale nie musi być grany lepiej, dlatego tylko, że się ma większą wiedzę, większe doświadczenie, również muzykologiczne. Czasami to pomaga. Bardzo często to pomaga, ale czasami ta świeżość zabija i teraz zbalansowanie tego wszystkiego i takie deklaracje, co jest dobrze, co jest źle, to
To wszystko zależy od utworów, od człowieka. Tutaj myślę, że uniwersalnych recept nie ma. I myślę, że też jeśli chodzi o pedagogikę, to jest najważniejsze, żeby mieć świadomość, że każdy człowiek jest inny, w muzyce jest inny i żeby umieć najlepsze rzeczy ze swojego studenta, te, które on ma najlepsze, wydobyć na światło dzienne. I to jest, myślę, chyba największy obowiązek pedagoga. No i a już mając powiedzmy wśród uczniów kandydata na konkurs szopenowski, to też wydobyć z niego wszystko to, co ma w sobie i oryginalnego, własnego. Właśnie nie żadna sztanca, żadna fabryka produkująca szopenistów, tylko podlewanie nowego kwiatka, który rośnie. Niekoniecznie to musi być kolejna róża, tylko może być kwiat, którego jeszcze nie ma, prawda? I to jest myślę, to może być fascynujące w pedagogice. Jest może nie aż tak wiele, ale jest sporo utworów, które traktuję jak własne. I wtedy tylko wymagana jest dobra forma pianistyczna, dobre samopoczucie, dobra sala, dobra akustyka, dobra publiczność. I wtedy jest dopiero to, co w tym wszystkim chodzi, jest przyjemność. Wprawdzie takich koncertów może jest 10 w życiu, ale tak jak się zdarza taki koncert, to trzyma taki akumulator się naładowany przez najbliższe parę lat. To o tym się pamięta. Pamięta się o bardzo złych koncertach, ale o takim dobrym, który daje tą fantastyczną energię, która naprawdę trzyma przez długi czas, bo ma się świadomość, że jest to możliwe, nawet w moim wykonaniu, w moim przypadku jest to możliwe, żeby tak się czuć, tak zagrać. Czyli można to teoretycznie powtórzyć jeszcze, więc tak od takiej powtórki do powtórki się żyje.